A już zaczynamy? No tak, no to dzień dobry Państwu, albo nasi Roztomili. Witajcie kochani, witamy Was z ulicy Hajduka w Cieszynie. Wybraliśmy się z Jackiem na jesienny spacer. Kapkę padzę, ale do Jacka za mało i musimy jeszcze oblewać z drzew wodą cały czas. I proszę Państwa, tak naprawdę dzisiaj idziemy tą ulicą, bo tam są murale, już daleko je widzę, takie kolorowe kropki. I chcemy, ja przynajmniej chcę sprawdzić, czy już domalowali ten maszt, który tutaj w Cieszynie się pojawił i czy on już jest na murale. Wiesz, ale tak na samym końcu, bo ten mural, co tam jest ta wieża, to jest na samym dole, prawie. Aha, jeszcze koło Zofii Kossa. Czyli zdążymy jeszcze życzenia powiedzieć, wszystko? Piosenkę no jest taka szansa, jest taka szansa, że się uda. A jak Ci się podoba ta pogoda? Wiesz co, ja bardzo lubię jesień, to już my gadali o tym ostatnio. Nie musiałoby padać, mogło być kropkę ciepli jeszcze, ale nie ma źle. To już nie dosięgnę, żeby był deszcz, więc spoko. Może ja dosięgnę. Dobrze. No to co? A, tak, proszę Państwa, to jest ten żart Ani. Dobrze. To może, ale będziemy dzisiaj mówić życzenia, czy nie? No, trzeba by było zacząć, to co? To co? Pomału? Pomału. Pomalućku. Przechodzimy do życzeń. I spotykamy Panią tutaj przy tych muralach. Czy Pani ma jakieś życzenia? Życzenia mam, proszę Pana, ponieważ 9 października kończę ileś tam lat i życzę sobie tylko zdrowia, bo jestem już na emeryturze, opiekuję się dwójką rodziców w podeszłym wieku i zdrowie mi jest bardzo potrzebne. I tylko sobie tego życzę. Super. Resztę wszystko mam. Bardzo w takim razie dziękuję i też dołączam się do tych życzeń. Dużo, dużo zdrowia i tylko zdrowia, bo wszystko inne się już ułoży. Tak, dziękuję bardzo. Miłego dnia, mimo że jest deszczowo, ale jest pięknie. Super dnia dla Państwa. Dziękujemy. Dziękuję. Następne życzenia wysyłamy dla najlepszej żony i mamy pani Patrycji Łędkowskiej z Kaczyc z okazji zbliżających się 9 października urodzin. Wszystkiego co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście. Niech los Tobie sprzyja, niosąc powodzenie. Idź przez życie z dobrocią w sercu, otoczona ludźmi, których kochasz. Silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia. Wiele zdrowia, radości, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. Życzy kochający mąż Paweł z dziećmi, Esterką, Dawidkiem i Emilką. Kochani, październik to jest też ten czas, kiedy nową drogę, nowy początek mają bardzo młodzi ludzie. A mowa tu o studentach, którzy na cieszyńskich uczelniach, na Cieszyńskim Uniwersytecie i na uczelniach w całym naszym regionie zaczęli od października rok akademicki. Także z tej okazji, koleżanki i koledzy studenci, życzymy Wam samych sukcesów, samych najlepszych not, samych wyrozumiałych profesorów, którzy będą do Was inspiracją, którzy będą się umieli z Wami zaopiekować, zaszczepić w Was pasję do przedmiotów, które prowadzą. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. A teraz życzenia dla Ani Musioł, mojej kochanej córce Ani Zbrennej. Z okazji nadchodzących urodzin 30. Aniu, bardzo Cię kochamy. Życzymy Ci dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów w spełnianiu się zawodowym i w życiu prywatnym. Mama Maria i tata Jacek. Ja oczywiście dołączam się do życzeń, cała ekipa OX dołącza się do życzeń. Dużo zdrowia, powodzenia w życiu prywatnym, zawodowym. No i żebyś dostała pieska na przykład, takiego małego szczeniaka, żeby się do Ciebie przyzwyczaił. To idziemy. Zobaczymy, co mam. O, cześć, znalazłaś pieska? Dzięki Jacek, ale bardzo proszę. Życzenia. O, jaki ładny mural. Słuchaj, staniemy sobie jeszcze przy Zofii Kossak na tutaj. Chwilę. Ja. Dobrze, ja tutaj przeczytam. Pozwól. Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Zofia Kossak. Też tak masz? No, znasz mnie już trochę, chyba wiesz, że generalnie to ja. Tak. Co w sercu, to na języku. No. No to super. Co a powiesz? Ty? Bo ja cię co mam na języku? No, co masz na języku? Myłem język dzisiaj rano, nie wiem. Wszystko jest czysty. Jest czysty? Tak. Czysty mnie też język. Jest tak, co w sercu, co na języku. Jesteś prawa pieską czystego na języku. Języka. Nie będziemy mówić o języku chyba teraz. Mieliśmy o muralach powiedzieć coś. No właśnie, jak Ci się podobał nasz bardzo spacer? Mi się podobały. I coś nawet fajne, nie było masztu żadnego. Nie było masztu. Nie może było. Nie ma masztu w Cieszynie. On chyba nie jest ważny w ogóle. On nie jest ważny, proszę Państwa. Najważniejsze jest dobry tydzień, żebyśmy mieli wszyscy, mimo tej pogody. No i Aniu, żeby się wszystko spełniło to, co tam było. Szczególnie no. Z tym pieskiem na przykład. No, chciałabym lubisz pieska. Ty? Lubię. A co jeszcze lubisz jeść? Ania udaje, że żart jest kiepski. Dobrze, niech będzie. Może tak. Moi powiemy, kochani, nie będziemy tego już ciągnąć dalej. Nie, za język psa. Dobrze. Powiemy coś o piosence? No to tak? Mów, bo ja nic nie wiem, jak zwykle.
Sebastian Chmiel i Paweł Stępień stworzyli nową piosenkę, bo oni się przygotowują do koncertu. Kiedy ten koncert? 11 października. Okej. Okay. W Bielsku. Więc a to zapraszam. Będzie coś patriotycznego? Nie, bo to dopiero 11.11. Aha, ja przez te urodziny już mi się wszystko tutaj, czasoprzestrzeń się mi zakrzywiła. To co, idziemy na imprezę? No koniecznie. No to chodźmy. No to w takim razie Aniu. Do widzenia za tydzień. Tak. Zawirował świat jak taniec na szkle, lecz to trwało chwilę, może dwie. Nic nie zmieni tego, co stało się. Piszę listy, choć wyrzucasz ciągle je. Świat nie daje szans, by lepiej żyć i naprawić to, co błędem mogło być. Wciąż uciekasz, chowasz się w gęstej mgle. Nie potrafię w tym odnaleźć się. Już nie warto starać się tracić dzień. Pogodzony z kieliszka dnem i ze snem. Zabłądziłem w życiu swym, choć nie chciałem źle. Tak żałuję za wszystko, co złe stało się. Może taki miał nas spotkać los. Myśl o tobie, to dla serca mego cios. W kalendarzu wciąż odliczam dni. Nadal wierzę, że wybaczysz w końcu mi. Staram się, choć czasem brak już sił. Nie ma już nadziei, bym szczęśliwy był. Zabierz cześć i tak uświadom mi, bym przekonał się, jak naprawdę żyć. Już nie warto starać się tracić dzień. Pogodzony z kieliszka dnem i ze snem.